Siemanko, nie buongiorno. Weekendzik, sobota. Deszczowa sobota. 15:16. Muszę sobie to powiedzieć na początku filmu, żebym potem mógł godzinówkę wyliczyć. Chociaż nie, no wpadło zamówienie, już pierwsze to będę widział. Praktycznie od razu, bo zapotrzebowanie... Znaczy ten wskaźnik cały. Prawdopodobieństwa wpadnięcia zamówienia jest średni, czy jak to tam się nazywa. Jadę sobie do Bawietka by Wietnam na Mostową. Znaczy chyba to jest Mostowa, z pamięci mówię. I dostawa na Zabłocie 24. Za 17 zł. Trochę pozmieniałem ustawienia tego siodła, ale dalej jest niewygodnie. Za szerokie jest. Trzeba będzie wrócić do starego. A to nie wiem, czy na OLX-a wystawić. Może ktoś sobie kupi, co typowo pod manetę jeździ. Jechałem do roboty dzisiaj w deszczu na hulajnodze. I kurde, ręce całe mokre, gripy mokre. No i uślizgła mi się ręka. To jeszcze jak się uślizgnie, to pół biedy. No, na hulajnodze od razu straciłem równowagę. Przeleciałem przez kierę. Zajepałem pałą w asfalt. Kostka mnie boli. No nieprzyjemnie. No i znowu mi kask dupę uratował, to znaczy głowę. Także drogie dzieci, kask, zawsze kask. Hulajnoga, rower, rolki, zawsze kask. Dzień dobry, 242. A mogłabym zobaczyć numerek? No pewnie. Okej. Jeszcze nie ma problemu. Jeszcze nie ma niestety tego zamówienia. Znaczy jest w przygotowaniu, czy jeszcze go nie ma? Jeszcze jest w przygotowaniu po prostu. A tak, jaki czas oczekuje? Tak około jeszcze 5 minut co najmniej. Dobra, to ja tu wyjdę. Ja sobie wyjdę. Co, czekamy. Nie jest ta kostka spuchnięta. Chyba. No ale boli. Dobrze, bo mam na wieczór kupiony lek na znieczulenie. Będziemy się leczyć, kurować. 10 minutes later. Five minutes later. 15 minut. Dalej. Dalej nie ma. Five minutes later. Tak jest. Ja tam wcześniej patrzyłam na numerek, no nie? Tak, tak. A co, musicie patrzeć? Musicie patrzeć zawsze? Tak, musimy patrzeć. No bo mieliśmy raz taką sytuację, że ktoś po prostu przyszedł, zobaczył numer, powiedział ten numer, tak. I zabrał sobie zamówienie. No i dobrze. Dzięki, do widzenia. Znam, ale ładnie pyrko. W sumie to mogę dołem polecieć, tylko trochę tu ludzi dzisiaj jest.
skończy się tak przez to siodełko, że ja w ogóle się odzwyczaję od pedałowania. A tak się nie może stać. No i co z tego, że dość opłacalny kurs, bo za 17 zł a dostawa blisko, odbiór też blisko. Jak czekałem tyle czasu, no i godzinówka i tak wyjdzie pytanie. Tyle, że człowiek nie zmarnował. O, jaka mała alpaka. Tyle, że człowiek nie zmarnował baterii. Dobra, pytanie, gdzie jest 24? Tam jest 27. To była 21, więc na logikę gdzieś po środku to jest 23, czyli co tutaj? Na logikę, kurwa, ty, ale to są same nieparzyste. Dobra. Aha. Dlatego tyle płacą, bo to jest tam po drugiej stronie. Przecież ja tu na tych światłach odstoję jeszcze z 5 minut. Nie wierzę. Coś nowego. No, coś tu się pozmieniało. No, albo po prostu sobota jest. Najpierw drugie piętro, potem na lewo. No ładnie to wygląda, zajebiście, tylko żeby to było wygodniejsze w użytkowaniu. Placu z kontrakami. Gotowe. Fajnie. Dzień dobry, 804. Dziękuję bardzo. Lecimy na razie pod Lidla, a później będziemy z mapką szukać bloku. To jest ograniczenie dla samochodów do 40, bo są wyboje na drodze. A tu na rowerowej też trochę telepie, to co mam jechać? 10? No, elegancko zgrało. W soboty to się jednak zajebiście jeździ.
Jakby tu zrobić z tym siodełkiem, żeby go zwęzić? Ty, patrzcie się, co się dzieje. Kraków nie poznaje. Wszystko zielone. Będą te bloki po lewej stronie raczej. Mogłem sobie tam wcześniej przejechać na drugą stronę. No, troszkę trzeba się cofnąć do tego mostku chyba. Tutaj. Może otwarte. Jeszcze dalej. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Nadal się utrzymuje dostępność zamówień na średnio. No, różnica. Dobrze było, ale się skończyło. Teraz będziemy palić Ubera. Tu jest jakieś wyjście? Tu widziałem, że ludzie chodzą. Gdzie jest? O! Brama otwarta. Dobra, włączamy Ubera i czekamy. O, fajda. Już przestało padać, to ludzie powychodzili. Guzik z moich pieniążków będzie. No, 14 plus 17. Trzy dyszki jest. Ja lubię mnie schodzić poniżej 40. Ale odkąd przestałem jeździć na Glovo, to 40 nie było. Nie no, było na Wolcie. Pierwsze dwa dni. O, duży Fiat. Zasłoniło go, no kurde. No a Uberek tradycyjnie da dopiero jak Volt da. Jest Volcik. Za 15 zł. Za 15 zł. Z Piłsudskiego na Romanowicza. Ideolo. Lecim pod koronę. Słoneczko wychodzi. Wow. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Trochę to ruchy, znowu będziemy czekać. 815 volt? Proszę? Volt 815? Moment, potwierdzę od razu. Dzięki. Do widzenia. Ależ tu się zapach grillowanego łódka unosi.
Romanowicza, no. To lecimy. Sobota to można. Szkoda, że nie do akademika, to byłaby szybka dostawa na recepcję. Ło, wow, jaka korweta. Proszę, proszę. Zapaczałem się. Patrzcie, co się dzieje. Skubany. Sądziłem, że pierwsza. Dzień dobry. Dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. Że tak bym zaczął smacznego mówić, to by tak milej był. Ja z reguły nie mówię smacznego, bo albo jest smaczne, albo nie jest smaczne. Tu? Tu chyba. No. Dobra, potwierdzaj to. Niech się kolejne szykuje. No i mamy. Haldi Strogutta na Bogusławskiego. Czyli pod Wawem, dobra. Takiemu co sobie ciśnie na manecie, elegancko wezgrało moje siopło. A ile on taki pojeździ na tej manetce? Już to 2 godziny nie wyjeździ. I trzeba iść do domu. Chyba, że typ w plecaku wozi drugą. No i dobra, jesteśmy. Dobry. Halo. I'm here. O. Dzień dobry. 434. 10 minutes, ok? Come ten? Chyba co człowiek zarobi? Ten minut, kurwa. No co, ci sobie jedzie, zostały jak kut. Nie no, piszę na support, że nie będę tu stał. Dobra, nie piszę. Jeszcze mi tak na głowę nos rajdę.
dupce, to idę do domu, kanapkę jaką zjem, herbaty się napiję, przyjadę tu za pół godziny. Która jest? 29 po. No, to przyjadę za 20 penta. Nie będę sobie jaj robić z poważnych ludzi. Która jest? Nie. Jeszcze 10 minut spokojnie. Dobra, 41. Dobre było. Poczuj zawsze na propsie. Ten może się już wyguzdrał z tym żarciem. W sumie taka kanapeczka nawet wskazana, bo nie zjadłem nawet obiadu przed wyjściem. Bo chciałem wkleić się jeszcze w tą złą pogodę. Już się wypogodziło. O, Uber wpadł. Widzę, że koleżka pakuje coś do skutera. Czyżby jedzie zawieźć moje zamówienie? Teraz się dowiemy. Super. No, dziękuję. Uberek teraz napiera, jedno za drugim. Jak tylko odebrałem to z Volta. Proszę bardzo. Ja wiem, że jestem nieprzewidywalny z taką prędkością, ale ja puszczam pieszych. Halo, 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 ścieżka rowerowa. Dobra, gdzie ja mam jechać? Brawo. Co ty robisz, człowieku? Do widzenia.
połowie schodów. Zatupcony ten do zęby wybił. Dobra, zaraz byś się zapinał po twierdzce. O, jaka mała gąska. Takiej małej jeszcze nie widziałem. Tu jest cały domek gąsek. Już nie jest cały. O, widziałem youtubera z Krakowa. Enigma. Zielony kask, kolorowe szprychy i cały rower w naklejkach jakiś. A temu co się stało? Jakiś nowy challenge? Wpsikaj cały dezodorant do oka na przykład? TikTokowe wyzwania. Mamy coś. N pizza rajska na Chopina. Na Chopina. Gdzie jest rajska? Nie wiem. Na Discordzie czytam, że każdy na Krupniczej siedzi. Dzisiaj nie ma nikogo. To chyba mają zamówienia. Okej. Dzień dobry. Volt 721. Dziękuję bardzo. Nice. Już jest 3 minuty opóźnione. Do widzenia. Z długiej na prandoty. Kurde, uciekło. Ale dziwne, to już szybko znikło. Nieraz tu dzwoni i dzwoni. Coś jest, to samo. Dobra, biorę. Zaraz się może okazać, że ja w ogóle nie nagrałem sobie odbioru. To jakby co, to wziąłem Chińczyka z długiej. Mi się bateria wyczerpała w kamerze. Nie słyszałem, że się wyłączyła. Wiem, że się tu. Szóste. Dzień dobry.
Dzięki, do widzenia. O, chmuro się. Więc co z tego, jak mi się bateria kończy. Dobra, w ogóle najważniejsze pytanie, ile ja już zarobiłem? Nie chcą pokazać. W ogóle, gdzie są moje pieniądze z tamtego miesiąca? Mamy trzeci. Ja rozumiem, że jest sobota, ale drugi był piątek, pierwszy był czwartek i pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Glovo mi już 28 wysyłało. No, coś poszło nie tak. Ja ci kurwa, coś poszło nie tak. Chuju ty kurwa. 85 zarobione. No to jeszcze jedno bym machnął. Uber? Uber dalej wyszukuje przejazdów. Uber to wyszukuje jak kurwa Internet Explorer w 2001. To wyłączę w ogóle tego Ubera, bo to przecież szkoda gadać.